widownie na moim kanale. Dzięki za dużo wejść i obejrzane filmiki. Za nami już jest część bokserska, oczywiście podstawowa. Dzisiaj zajmiemy się, przejdziemy od tego filmiku do części kickbokserskiej, czyli kopnięcia. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać podstawowe kopnięcie, to tak zwane kopnięcie frontalne. Jest to dosyć prosta technika, natomiast jak wszystko wymaga pewnego treningu i systematyzacji. O. Pozycja jest bokserska. Najpierw kopnięcie z lewej nogi. Na samym początku przenoszę ciężar ciała na nogę tylną, w tym wypadku prawą. I później, w drugim etapie, podniosę lewe kolano do góry. Przenoszę ciężar. O. Prostuję nogę w kolanie. I ją odstawię. Jeszcze raz. Co jest istotne? Część ciała, którą będę kopał. A będę kopał podbicie. Jak jest najłatwiej to sprawdzić? Zadzieram palce i po prostu kopię w matę. Tego typu. Już wiem, którą częścią ciała będę kopał. Dlaczego muszę mieć podwinięte palce? No bo jak kopnę tak, to je uszkodzę. Dobra. Jeszcze raz. Kopnięcie frontalne z lewej nogi. Przenoszę ciężar ciała w tył, noga do góry. Kopnięcie po obu podstawach nogi. Sytuacja jest podobna z kopnięciem prawym frontalnym. Przenoszę ciężar ciała na nogę lewą, kolano do góry, wyprostowanie kolana nogi w stawie kolanowym, powrót do pozycji. Hop, 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 hop i wracam. Jeszcze raz. Ok. To jest jakby podstawowa wersja. Następnym poziomem trochę wyższym jest dodanie do tej techniki odchylenie tułowia. W tej pozycji kopię i odchylam tułów. Zobaczcie w całości. Hop. To samo z prawej. Co mi daje odchylenie? Większą siłę, ale z drugiej strony oddalam się od przeciwnika, który w momencie, kiedy go kopię, może próbować mnie tu uderzyć. Tak? Tą technikę, kopnięcie frontalne, możemy wykonać na dwa sposoby. Może być to kopnięcie, a może być to odepchnięcie, tak? Czy chcę przeciwnika odepchnąć. Teraz Wam pokażę to na tarczy. Najpierw kopnięcie frontalne, krótkie. Zobaczcie sobie. Tak, a teraz z odchyleniem. To samo prawo. Krótko i z odchylenia. Trochę nam za bardzo uciekł. Starałem się kopnąć, czyli uderzyć w punkt. Nie odepchnąć go, a teraz zrobię to samo. Jedną, drugą nogą odepchnę. Prawa. W zależności jak potrzebujemy, możemy kopnięcie frontalne stosować na różne sposoby. Najczęściej blisko, gdzie jest wymiana, staramy się kopnąć. Bo jeśli kopnę, to będę mógł uderzyć ręką. Jeśli przepchnę, tak, to będę musiał do niego biec, podejść, podoskoczyć, co daje możliwość mu reakcji. Więc raczej odpychanie stosujemy w obronie, tak, jeśli nie chcemy walczyć w dystansie przeciwnika, a kopnięcia frontalnego stosujemy w akcji. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie opuszczać rąk, czyli nie robić czegoś takiego. To samo druga noga, dlatego że partner wtedy może skontrolować. Odłóż sobie tarczę. Będziesz kontrolował ręką na moje kopnięcie, tak? To samo lewą. Tak. Jeśli się zdarzy taka sytuacja i mam gardę, to jest nawet dobrze, bo było widać, odsłonił się, kopnąłem go. Tak, uderzy mnie w rękę. Jak dodam odchylenie, tak, mam duży dystans. Samo prawa.
co mi pozwala osiągnąć przewagę, a jak uderzę aktywnie, wtedy łatwo jest skontrować to. Także kopnięcie jest podstawowe, stosunkowo proste, a to jest odpowiednio zastosowane, jest bardzo skuteczne i bardzo się przydaje, szczególnie kiedy przeciwnik próbuje nas zaatakować i wywiera na nas presję, a nie za bardzo chcemy walczyć w jego dystansie. Także zapraszam do komentarzy, dzięki za uwagę i do zobaczenia.